Kolejny mecz ligowy przed nami, za nami zimny prysznic w meczu ligowym z zabrzu. W zabrzu z górnikiem. No cóż, Kamil, 3 do 0, no to jednak I podtrzymaliśmy nie. Potrzymaliśmy jest... nieciekawą tradycję. Tak, no niestety. Czwarty mecz rzędu, czwarta paszka z górnikiem i znowu trzy gole w plecy. I osiemsetne to... zwycięstwo górnika w historii o, w ekstraklasie. To nawet tego nie odnotowałam. Nie no, no, dosyć, dosyć okazałe. No i tak jak mówiłeś, albo my ich, albo oni nas. I to tak w dosyć widowiskowym stylu. Szkoda? Oni nas? Tak, no tym razem oni nas, No cóż, lecimy dalej. Powiem szczerze, że jakoś łatwiej przełknąć taką porażkę, gdy się gra z tak uznaną firmą jak Górnik Zabrze. Szczególnie, że historia na tym stadionie, mimo że nowym, jest dość, no, no czuję się ją po prostu. Jest jeszcze ta trybunka, ona we wnętrzu nie jest już zbyt taka na pokaz, mhm. ale, ale rzeczywiście, nawet ten stadion jest bardzo ładnie udekorowany, te sukcesy górnika są tam wyeksponowane i, i czuć, że gra się z drużyną, która w Polsce liczyła się bardzo no i no cóż, no przed nami starcie z rywalem, z którym mieliśmy nie mamy długiej historii, jeśli chodzi o rywalizację, to znaczy ona jest rozciągnięta w czasie, ale przez Zebrało się nawet ponad 20 meczów, ale to jest ale, ale to są to takie mecze, które takie nawet, nawet, nawet my nie pamiętamy, nawet z... nasi dziadowie nawet, już, nawet, nawet tak się zastanawiam, czy ktoś jeszcze żyje kto pamięta te, te pierwsze no, mecze może z może myślę, że ktoś tam... żyje, na coś powstańcy warszawscy <laughs> <laughs> um, którzy osiedlili się w Łodzi lub Radomia już zupełnie na poważnie, no to właśnie Radomiak Radom Ostatni mecz domowy w Sercu Łodzi w tym sezonie dzisiaj przybliżymy. W segudzie. W, te, w, sezon... w, te, no, w tej w jesie, jesieni. W sezonie o, jesiennym tak. Ale no cóż, no, przybliżymy mecze domowe z tym z tą drużyną, która mnie no, i wszystkim kibicom no, kojarzy się chyba przez ten pryzmat ostatnich lat, mimo wszystko, gdzie Radomiak był czołą drużyną najpierw drugiej ligi, potem pierwszej. No i awansował koniec końców no do tak, ekstraklasy. Tak, bo tak sobie patrzyłem, że te dwie nasze ostatnie konfrontacje w tych sezonach drugiej ligi i pierwszej ligi to się kończyły tak, że my nie mieliśmy awansu, a jak zostawał za każdym razem mistrzem tej ligi, bo wtedy wygrał tą drugą ligę po naszej nieszczęsnej serii remisów na wiosnę w 2019, a potem w 2021, gdy nam dał zimny pysznic na otwarcie, gdy wróciliśmy na zaplecze ekstaklasy, pamiętamy to 1-4 w Pruszkowie, no i na koniec to oni byli mistrzami pierwszej ligi, awansowali do ekstaklasy, no a my zostaliśmy na jeszcze... Jeden sezon, więc ostatnio powiedzmy to Radomiak miał więcej plusów, w, jakby w rywalizacji z nami. Może teraz pora, żebyśmy to trochę odwrócili tą, tą kartę. No a tak. Powiem Ci, że tak myślę o tym Radomiak, Radom i mi się to zawsze kojarzy. Może przez pryzmat bardziej, bo wiadomo są te różne memy i historie o lotnisku, lotnisku w Radomiu i tak dalej. Ale no mi się kojarzy Radom... I o chytrej babie. I babie z Radomia, tak. A mi się bardziej to kojarzy zawsze jako takiego, trochę jak się interesowałem tą historią, trochę mniej znaną, wyciszaną do 89 roku, no to jednak ten Radom 76, te wydarzenia. Bo tak nawet nie wiedziałem, że ci kibice to mają tego przydomek warchoły, bo oni się tak nazywają, tak? Bo to wtedy ich nazwała władza ludowa tych z Radomia i USUSA warchołami, tak? Pamiętamy. Tam no te strajki. Tam były słynne strajki to chodziło chyba o podwyżkę cen żywności czy coś takiego i to było brutalnie stłumione, tam byli ludzie bici, to trzeba o tym pamiętać i to były właśnie, to wtedy powstały, i to powstał taki lud robotniczy takich miast i dzielnic, które były stworzone pod... Miast i wsi. Miast i wsi, pod, pod taką, pod taki projekt idealnej, idealnej komunistycznego tam osiedla, tak? Czyli mówię, no mówię, czy miasta, mówię o Radomie. I o Ursusie, tak, były to takie wydarzenia właśnie. Które pewnie starsi ludzie pamiętają u nas, nie tylko w Łodzi, ale i w Polsce. No i stąd się wziął przydomek, Podomierz. kibice sami się tak nazwali, że są warchołami, skoro ich tak władza ludowa kiedyś nazwała jako mieszkańców tego miasta. To, to, to akurat gdzieś mi tak umknęło, no to ciekawe nawiązanie. No, radom jak ma długi rodowód w ogóle, <grym> tak. podobnie jak widzew założony w 1910 no no roku. Oni się, tak od, od, oni się odwołują i to nawet się śmieje, bo my mieliśmy. RTS, my też się odwołuje. My mieliśmy TMRF widzew, oni później jako RTS, robotnicze to towarzystwo, a oni mieli od początku RTS. Bo oni się odwołują do Czy Radom... RKS. Nie, najpierw był RTS. Mhm. Najpierw było Radomskie Towarzystwo Sportowe, a potem i to było powstałe w 1910 roku, a potem po zaborach, po końcu zaborów odzyskali niepodległości, właśnie tak mówisz RKS, czyli radomskie koło sportowe, potem to się zmieniało na Radomski klub sportowy. Oni się wchłonęli potem w latach 60. taki klub RKS Radom. To był zupełnie inny twór, bo tu jest taka ciekawostka zagwozdka, Zanim zagaliśmy w ogóle jakiś oficjalny mecz z Radomiakiem, to w eliminacjach ligę w tym 1947 roku, tuż po wojnie, właśnie z tym RKS-em Radom zagraliśmy dwa mecze, bo 4-0 u nas z remis bezwątkowy na wyjeździe, więc to była chyba taka pierwsza konfrontacja o punkty między widzewem a zespołami z Radomia. No i potem przyszedł czas na Radomiaka, który o dziwo razem z nami były cztery sezony w drugiej lidze i potem dwa w trzeciej lidze i to ten okres tego bocznego stalinizmu w Polsce Bo to lata 1949-54. No i tam były takie wyniki, że wygraliśmy tam u nich 5 do 2, ale był też my wygrywaliśmy tutaj tam 3 do 1. No oni też wygrywali u nas. No to wiadomo, takie były te czasy. Zapomniane czasy trochę już też naszej tutaj widzewskiej piłki, to, było, to była ta drużyna, która spadła z Digi po tym historycznym sezonie. No a Radomiak gdzieś tam się pojawiał na tej piłkarskiej mapie. No i potem rozstaliśmy się na bardzo, bardzo długie no, lata. No na 30 lat. No tak, na 30 lat, tak. tak. Aż do lat 80., kiedy Radom Domiakowi na krótki czas udało się awansować jeden do... Sezon. No jeden sezon, no dokładnie, awansować do Ekstraklasy, ale no... To, no i tutaj jest... Tutaj ciekawy taj... wątek w ogóle, chociaż no, dzisiaj skupiamy się taj... przede wszystkim na meczu domowym, no ale parę postaci zarówno w Widzewie, jak i Radomiaku występowało. No właśnie w te lata 80 to jest, to jest to jest dość ciekawe, że tam przyszedł tuż po pracy w Widzewie u nas nieżyjący już trener Paweł Kowalski, ten, który y, zrobił z Widzewem y, wicemistrzostwo Polski, to pierwsze w historii w 1977-1977 Roku, potem, kiedy, potem jeszcze raz u nas pracował, był powód do ekstraklasy w 1991 pod wodzą tego trenera. No i Paweł Kowalski tam pracował w różnych konfiguracjach personalnych, ale w tych latach tam 1978-82. No i tam też za nim powędrował kolejny Paweł, dość znana postać tutaj tego wielkiego, początkowego widzewa Paweł Zawadzki. To Z był... tym się wiąże całkiem ciekawa historia, bo Paweł mhm. Zawadzki miał długo żal do Bronisława Waligury, który był wcześniej śnie. Trenerem. Było to związane z tym, że no, Waligura nie stawiał po prostu na Zawackiego, ale jakby pan Paweł nie miał z tym problemu. Że, no, taka jest kolej piłkarska. Mm -hmm. Ale kością taką niezgody była sytuacja, kiedy gdzieś tam mieli jechać na jakiś sparing widzewiacy i Zawadzki miał chorą córkę w szpitalu czy coś takiego no, i chciał zostać w łodzi. Paweł e, e, trener Wali Góra przekonywał go, jedź, jedź na ten sparing i nie wystawił go. Bo ty <laughs> pamiętam, że miałeś wywiad z panem tak, Pawłem tak. że to była bardzo interesująca postać, która ma szerokie spektrum zainteresowań. Tak, 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 przyznam szczerze, że to jest w ogóle jeden z inteligentniejszych, znaczy nie, może inaczej, może nie inteligentniejszych, ale bardzo świadomych piłkarzy, takich, wiesz, wydarzeń na świecie i e, pan Paweł w trakcie tego wywiadu przytaczał też wątki z Radomiaka, bo tak byłem ciekawy, czemu mm -hmm. spędził tam aż 7 lat, bo jakby tak, radą tak. nie jest jakimś powiedzmy wybitnym klubem, być może pan Paweł nie był w gruncie rzeczy wybitnym piłkarzem, ale gdzieś tam na szczeblu centralnym się zaczepił. No ale mieszkanie z ogrodem, dobra pensja, samochód. No Przekonało Pamiętajmy, naszego... że wtedy ich tam sponsorował te firma radosko, radosko bo bo też ta rywalizacja Radom to zawsze też się kojarzył z fabrykami broni. Przed wojną był słynny polski bagnet Radom, były dwa wersje Perkun i Radom, były produkowane właśnie między innymi w Radomiu w fabryce broni. Potem był klub Broń, bra, broń Radom. Do dzisiaj, I, no jest no i, no Zresztą kibice broni wypominają Radomiakowi, że gra na ich stadionie w no, no Technicznie rzecz biorąc tak. tak jest, bo stadion Radomiaka jest pernamentny i budowie od tak. bardzo długiego czasu, więc na pewno te, tego nie zazdroszczą chyba nie... chyba tak I się nazywa tak. ten stadion rodzimy radomiaka ten, ten no, matecznik no i... tak no tam był ten charakterystyczny, oni to chyba nazywali Gołębnik, tak, tam, tak. tak trybuna z tym, z taką budką dla Ja Też się stikara. zdziwiłem, jak zacząłem o tym sobie przypominać, że oni na początku lat 90., no ale to był taki urok ówczesnej piłki nożnej i nie to nie sprzytyk do Radomia, ale trzy mecze reprezentacja Polski towarzyskiego zagra w Radomiu, na tym stadionie Wadomiaka. To, to były takie historie. się dzisiaj śmieją z Radomia, że to jest taka mało e, turystyczna, czy może mało ciekawa miejscowość. Tomasz Łapiński mawiał, że przejdzie do innego klubu. Radomia, a się tam nie wybiera. No, a to w Radomiu mają wielkie pretensje o to do Kielc, bo to Kielc został takim centralnym, znaczy głównym miastem centralnego ośrodka mm -hmm. przemysłowego, a nie Radom. I to Radom ściągał kapitał, biznes i, i mówi się, że przez to z pociągi z Kielc były obrzucane kiedyś kamieniami w Radomiu. Nie wiem, czy to prawda, ale ta rywalizacja gdzieś tam chyba, chyba przetrwała widzisz. do dzisiaj między Koroną i Radomiakiem tak z tego, z tego z tego z tego jakby poziomu na taki sportowy. Ale jeśli chodzi już kończąc wątek Pawła Zawadzkiego no to sporo ciekawych historii, bo nie każdy o tym wie, ale Radomiak jako polski drugoligowiec dzięki współpracy Zakładów Radoskur tak. wyjechał na turnę po Syrii. W latach 80. No były takie egzotyczne turne z udziałem wielu drużyn, a to, to a o tym akurat nie słyszałem. No i tam były coś dość ciekawe. Trzy, no, trzy, trzy miasta dosyć ciekawe. Najlepsze jest to, że jakby najpierw ten zespół z Syrii przyjechał do Polski nakupowali sobie towarów, no to wiadomo, jak mhm. to wtedy było, bo Syria też była raczej, raczej w orbicie wsparcia Związku Radzieckiego. Tak, jak te wszystkie kraje dookoła Izraela. Tak, tak. Wszystkie te państwa połączył Izrael. Tak. Ale, no cóż, nie wrócili z tymi towarami, bo po prostu celnicy nie pozwolili im przyjechać, a to, to, to turnera Domiaka to jest całkiem, mówię, fajna historia, bo ci zadowodnicy, nie dość, że no, nie grali w Europejskich mhm. Pucharach, takie turnie im się zdarzyło, no to to był okres... O Boże, nie pamiętam, czy to, czy to była wojna sześciodniowa. Nie, to lata 60. raczej, ale duże napięcia w tym kraju, no bo tu i ród Asadów doszedł do władzy yy, i dało się to odczuć na ulicach. I to jest właśnie to, właśnie tej rozmowie z Pawłem Zawadzkim dało się też odczuć, że on był bardzo świadomy tej sytuacji politycznej. Nie, 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 nie dało się odczuć, że w jakiś sposób, no, no czasami no różne opinie krążą mm -hmm. o piłkarzach, ale on jakby był świadomy i nie patrzył na temat Ale potem przecież potem. Pan Paweł Zawacki wrócił do nas. Pamiętam, że był w tych czasach trudnych y, dla klubu trenerem. E, trenerem, a potem był też w zarządzie klubu, jak był ten taki okres tych przekształceń tego RTS-u no, po, 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 po Pawełcu. I Gajewskim. ożenił się z, z Łodzianką, więc wrócił, zamieszkał na ulic przy ulicy Piotrkowskiej, został też nauczycielem WF-u w jednej z łódzkich e, podstawówek, bodajże przy ulicy Żwirki, więc to też fajna historia, że wrócił tu. No jest członkiem Stowarzyszenia Byłych e, Piłkarzy, chyba. E, e, albo w ogóle koła Seniora no. Rt. Hmm. Chyba tak. Koła hmm. bardziej, koła seniora RTS u nas tych stowarzyszeń. Dziwnie dużo. Ale to jeszcze taka historia związana z tą osobą, że właśnie wtedy, jak mówisz, o tych meczach dwóch w się widzę wiadomia, no to. Yy, Radomiak stał się przystaniem dla jeszcze dwóch byłych Widzewiaków, to był to był taki obrońca mniej znany, Arkadiusz Skonieczny, który u nas zagrał, zagrał tylko epizodyczne mecze, no ale Mirosław Sajewicz, który też ma na koncie mistrzostwo Polski, już nie żyjący napastnik, który też tam wylądował i, była, i oni nawet zagali w jednym meczu w trójkę przeciwko swojemu byłemu klubowi, czyli konieczny Sajewicz i właśnie Paweł, Paweł Zawadzki, a po drugiej stronie barykady w bramce stał rodowity Radomianin, wychowanek Radomiaka, bramkarz Henryk Bolesta, no to też jest Taka historia, więc, więc było tych trochę takich wątków naprzemiennych między tymi klubami wtedy. Tak. No, aczkolwiek no, niewiele no, też. Nie, wiemy, nie będziemy no, Was oszukiwać, nie. bo ten program nie może być dzisiaj długi, ze względu na to, że no, nie ma tych, tych smaczków wiele. No, bo znów mamy kolejną przerwę na 20 lat niemal, w praktycznie tak, równo, tak, 20 lat. Tak, bo to, to... Tak, to bo po 20 latach sezon 2004-2005. Tak, my umyślnie pomijamy tutaj mecz wyjazdowy, który ma chyba największą taką historię, mm -hmm. powiedzmy, z jakimiś za wątkami, zakulisową, za e, jeśli chodzi o te lata 80. No i znowu przechodzimy do lat e, 2000, gdzie e, Widzewiacy mm, w, no spadli z Ekstraklasy, a Radomiak gdzieś tam po latach tułaczki w czwartej i trzeciej lidze wrócił na, na poziom Mecze, tak, 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 tak. I były mecze w sezonie 2004-2005 i kolejnym, to pamiętamy to, ten widzę po tym spadku po wielu latach przebudowywany pod rządami Zbigniewa Bońka, i tam były te, te całe, no całe te tabuny piłkarzy, bo ten skład się dogrywał z meczu na mecz. No ale z radą, jakim było tak, że zagraliśmy najpierw na wyjeździe. A na rewanż mówię, wiosną 2005 roku tutaj e, wygraliśmy 3-0 po golach właśnie Adriana Klepczyńskiego, tak? Rafał mm -hmm. Szwed i Szeliga? Sławomir. Sławomir, no to 3-0, ale chyba ty mówisz, że Szwed też grał potem u nich, tak? W, tak, tak, przeszedł w, w następnym sezonie i nawet trafił w słupek w meczu z nami, ale to. To mecz wyjazdowy no, z sezonie. No tak, no właśnie tak, no i potem był, był mecz wyjazdowy. I mecz w kolejnym sezonie, co ciekawe, właśnie w tamtej drużynie szegało dwóch innych byłych widzewiaków i był tu remis dwa do 2, I jednego z Goli strzelił na Maxuel Kalu. Nigeryjczyk to też postać znana. Tu kibicą tam z przełomu lat 90. i początku XXI wieku grał u nas. Wcześniej wypłynął w Amicewonki chyba. No i Maciej Tablecki. Maciej też nam strzelił gola. Maciej Tablecki był wiadomo, kojarzony z UKS em potem w aurze takiego małego skandalu, i tutaj niezadowolenia części kibiców przeszedł do widzewa że był przez kilka dobrych lat, zapisał się tutaj dla klubu paroma dobrymi występami. No i potem, między innymi, gdzieś tam potem trochę, trochę mu spadła ta cała forma i ten dryg do piłki. Tak widzę, że on tak grał w wielu klubach. No i, między innymi, się odbudowywał w tym Radomiaku. Pamiętam, to była taka historia. I tutaj był bardzo zmobilizowany na mecze z nami, właśnie w jednym z nich, nawet strzelił gola. Tak, tak to wyglądało. No. No ja Przeglądam sobie tutaj mm -hmm. materiał, bo mówię, ten remis 2-2 w roku 2006 na Stadionie Widzewa, nie było kibiców gości, chociaż też pamiętam, że był chyba jeden mecz, gdzie Radomiak przyjechał i to był ten w 2005, mm -hmm. kiedy to pokryło się z, rocz... znaczy z rocznicą, z datą śmierci Jana Pawła II i to była taka ta atmosfera na trybunach była wyjątkowo niewulgarna, o, tak powiem, mm -hmm. ale ten mecz 2-2 to chyba go nawet oglądałem. To dla nas Kamilku Zeba strzelał gola i Bartosz i Bartosz Iwan, wszystkie bramki w pierwszej połowie. No i tak rzeczywiście rzeczywiście ten mecz był dosyć, dosyć wyrównany i Bogusław Kukuć powiedział wtedy, że nie przypominam sobie meczu, który miałby podobną różnicę między notą za poziom sportowy i za wrażenie artystyczne oraz dramaturgię spotkania. To co zrobili Łodzianie jest dowodem, że widzę więcej. Nie jeszcze nie są pierwszoligowcami. Tak, bo wtedy nie było ekstra formalnie, to znaczy to ta tak, pierwsza liga, bo my byliśmy tak. w drugiej lidze, no i na koniec końców wywalczyliśmy awans do ekstra, do tej pierwszej ligi, do ekstra klasy wróciliśmy tak no. Dokładnie tak, Tren, drużyna trenera yy, Stefana Majewskiego, który też powiedział po meczu. Jeśli chodzi o Fabiniaka, to z pewnością popełnił poważne błędy, ale będę dal, nadal na niego stał. i ten Fabiniak. To się, i, to się, I to się szanuje. To się zemści na widzewie podczas meczu w Grodzisku Wielkopolskim, ale. To już inna historia. Nie mamy, nie wywalizujemy mam, nie już z dyskobolem więc nie będziemy tego przypominali na razie, chyba że w jakimś zimowym kąciku dziwnych historii, gdy będzie przerwa zimowa. Ale tak, yy, jeszcze wracając, bo, 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 bo tak mówisz, to są takie. Yy, z tym jakim niby jest 22 mecze o stawkę ligowe ogólnie na różnych poziomach rozgrywkowych od Ekstraklasy do, do drugiej, dawnej trzeciej ligi. No ale potem znowu po tym, tak, te, te mecze co wspominasz to wiosna 2006 i potem oni znikają znowu z rywalizacji z nami aż do sezonu 2018-19. No ale tak jak sobie tak przeplatamy te wątki boiskowe poza boiskowymi, no to to trochę się zdziwiłem, chociaż powinienem tą wiedzę posiadać. Ale dziś mi to umknęło, że tam w roku 2013... Ja tylko dodam, że mhm. widzę z Radomiakiem zagrał też mecz na stulecie. Radomiakach. Tak, chyba, tak. To, tak to taka ciekawostka to marzy, mecz towarzyski, to... ale i oczywiście mecz wyjazdowy, mhm. bo my pojechaliśmy tam, ale to było takie spotkanie nieformalne. W 2010 roku, tak, tak. tak, bo no, tak przypadało. Naturalnie. No, no... Ale przejdźmy już do tych czasów najnowszych. Najnowszych. No i tutaj ciekawostka, bo nasz obecny trener drużyny o, No, to jest coś czego nie zarejestrowałem. Janusz Janusz Niedźwiedź, w roku 2013 tam przez moment był przez krótki czas był trenerem Radomiaka drużyny Radomiaka, więc nie kojarzę teraz w jakiej oni lidze wtedy grali w sezon, bo to było chyba 2000, wiosna 2013 roku. No ale jest, jest coś takiego odnotowane, trzeba Janusza, ten Janusza zapytać o to. No okazji. zdecydowanie tak, myślę, że, że to jest dobry pomysł, żeby, żeby to przypomnieć, chociaż rzeczywiście to był chyba krótki Krótki, Krótki bo już w tym samym roku gdzieś indziej pracował, tam patrzyłem. No, to były początki, jeden z pierwszych klubów, w których pracował Janusz Niedźwiedź, był wtedy młodym tenerem. No to wiadomo, że to też takie. Dalej ten... jest. Dalej jest, tak, młody, tak, jasne. No, hmm. no, wszyscy jesteśmy młodzi. A, no właśnie, no i pięknie <laughs> powiedziane. No dobra, przechodzimy do tych najnowszych tak. meczów, które chyba y, kibice najbardziej pamiętają. Widzę się odbudowuje, Radomek gdzieś tam... w stadionie, tak, nowym. Tak. tak, no pierwszy mecz rozegrany tutaj na stadionie był, jakby mówimy o sezonie 2018 19 z tego co pamiętam, no to no. mecz wyjazdowy no to wygrana, po bardzo trudnym meczu z tego co, tak. co pamiętam, a tutaj... No cóż, jeden z, z... z jeden Z tych fatalnych meczów. Tak, no pasa tych... remisów, no co tu mówić? Pasa, antypasa. Chyba. No, no jedni by się cieszyli, Bez no, każdy salemisa. punkt, każdy punkt zwiększał nam szansę na utrzymanie. Tak, tak, tak. Ale no niestety. No i pamiętne, tak sobie dzisiaj przed wejściem na tutaj do studia spotkałem się z wiceprezesem właśnie Rydzem. Przy kawie, i na moment i tak sobie pogadaliśmy, że. Nawet nie wiem, może ktoś teraz się to nawet obrazić, ale bo to Daniel Mąka wtedy nie strzelił karnego na początku meczu. Tak, trzecia, czwarta minuta, jakoś tak bardzo, bardzo. I tak wiesz, strasznie. co wtedy to wszyscy byli tak bardziej wkurzeni z każdym meczem, wtedy pamiętam tak na bieżąco. Wiadomo, że to wkurzenie było tutaj na trybunach i wśród kibiców olbrzymie. Ale teraz jak patrzę tak z dystansu, nie wiem, jak ty na to patrzysz, to może nawet dobrze że tego karnego wtedy nie strzeliśmy, bo my nie zasługiwaliśmy na ten awans chyba tym, tą całą postawą w tej rundzie wiosennej. Byliśmy, no fatalni byliśmy, no, taka prawda. No, my sami, sami z drugiej sami, strony... sami sobie to zrobiliśmy. Nie, wy, nie wykorzystaliśmy kilku rzutów karnych w tej serii remisów. Chyba no Mateusz i się... Michalski z Siarką Tarnobrzeg. I, i... Michaela Mejał w... no, z skrze to już w ogóle. No, słuchaj, no. To, no, Nie de, bez powodu kibice określają to mianem rundy hańby I, i w ogóle to jest dla mnie ciekawe, bo to już naprawdę się zakorzeniło to określenie i Wielki Widzew, w Hańby, Słownik no Ale, ale naprawdę, trzeba pacować. Ale, ale mówię ci poważnie, no to, że wiesz, w to. dzisiejszych czasach rzadko mam wrażenie już y, mitologizuje się jakieś mecze, wydarzenia albo zawodników, bo mamy ich na co mhm. dzień, jest ich za dużo, y, ale to, to, to było coś, w sensie przebicie rekordu Gwardii Warszawa z lat 50. pod względem remisów w lidze, jest czymś nieprawdopodobnym i naprawdę ta frustracja, która wiązała nas, bo to było 11 w końcu, to jest coś naprawdę, ja sobie rękę uszkodziłem w, w Częstochowie, jak uderzyłem w pulpit przy niestrzelonym karnym, Bogusław Kukuć wystawiał jedynki <grym> wszystkim na boisku, <grym> ale nie, nie, to jest coś naprawdę niesamowitego i ten mecz z Radomiakiem, no, on też miał tą historię, a to jeszcze nie było najgorsze, co ta spotkało na tym stadionie w rywalizacji z Radomiakiem, no bo przecież jeszcze przyjdzie mecz rok później. Ale jeśli, jeśli kończąc ten wątek, tak, Daniel Monka przestrzela tragicznie ten rzut karny. W szóstej minucie pamiętam. Nad Bramką, tak, szósta minuta, oczywiście można chwila było tam później. otworzyć ten wynik meczu, właśnie to. Tragiczne, tragiczne wydarzenie. Eee... No i tak mówisz, no na koniec sezonu my na piątym ale miejscu, trzy... no a oni, że... oni mistrzem ligi zostali. tak? No. I awansowali z GKS-em hmm. chatów. Chyba tak, tak z ta klasy. Nie, to rok później. Nie, no nie, 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 rok później nie mogliśmy awansować. Nie, 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 to oni chyba, bo tam by dwa, dwa, dwa pierwsze awansowały, czy trzy? trzy? Trzy pierwsze chyba były z tej drugiej ligi. Kurczę, nie pamiętam w tym momencie, ale rok później, no no, no, no też nie było dobrze. Znaczy rok później, no to, to w sumie jest tak dwa lata później, bo to był... Tak, no dwa on... lata później to pierwszy mecz na wyjeździe, Yy... Tak, czyli to na wyjeździe na tak, tak, terenie tak, w Puszkowie, pamiętamy, to były wielkie nadzieje na otwarcie sezonu po udanych sparingach a i tam paru transferach, a się okazało, że dostaliśmy niezłego gonga tam, no i tyle. do 4 chociaż chyba Robak strzelił gola na 1-0, tak, prowadziliśmy. Nie, ja jestem ciągle... <laughs> no, nie, nie, ale ta, ta runda jeszcze potem przegrana z Grudziądzem, ta 2-1 tutaj, tak, tak, gdy tak, jeszcze tak. mieliśmy szansę... No i na koniec powód drużyny po meczu w Bełchatowie... Dobra, kończmy to... to, ale to naprawdę coś takiego ten mecz z Radomiakiem jest częścią Wtedy wielkiej całości. Tedy kanał powinien Sebel nagrywać. Dobrze, <laughs> że nie nagrywał. Powiedzmy nie narzucuję, no, ale by było dokument, dokumentu, bo by był nie, nie, niezły materiał na niezły dokument. Ale tak jak powiedziałeś, rok przerwy, widzę, jeszcze w takim drugoligowym czyścicu, tak. udaje się awansować na y, poziom zaplecza ekstraklasy. Radom jak jest po bardzo dobrym sezonie, z naszym też byłym widzewkiem Mateuszem mhm. Michalskim, y, trafia do finału Barraża, ale uznaje wyższość warty Poznań. Y, no i koniec końców y, spotykamy się znowu. Na początek Będzki, mimo prowadzenia 1-0, no i spotykamy się znowu. U siebie. Tak, u, na siebie, u siebie na wiosnę. I to był no, taki mecz, pamiętamy, rozgrywany chyba bez kibiców jeszcze, tak bo to były te, te covidowe ograniczenia. I my pamiętam, że chyba wcześniej zagraliśmy ten zaległy mecz z koroną, tak?, który rozbudził trochę nadzieję. Chyba 2-0 wygaliśmy, tak było, coś takiego chyba, bo to było jeszcze z jesieniem. Wcześniej... Tak, tak, tak. Patryk Czubak, Bramka, Marcin tak, Robak. Tak, strzeliśmy, wygaliśmy z Koroną i były nadzieje, bo mieliśmy tam jeszcze zaległy mecz później z Odrąb, pamiętamy, że my rundę jesienną kończyliśmy z dwoma meczami do tyłu, jakby dla nas dobrze, bo były dwa mecze handicapu, żeby wiosną odrobić te, te straty. No, ale to właśnie z tym radomiakiem po tym udanym meczu z koroną był remis 1 do 1. Karol Angielski, który nam strzelał te gole w tych różnych meczach. To był chyba całkiem dobry mecz, z tego tak, co pamiętam. Tak, dobry, to był dobry mecz, tak. To był dobry mecz, ale zakończony niestety niedobrym wynikiem dla nas z remisem 1 do 1. Dla nas strzelił już były zawodnik klubu obecnie Patryk Mucha. No potem mieliśmy tam tą serię kilku wygranych, ten remis derbowy z uks em 2-2, no ale ostatecznie potem znowu sprawa się rypła pod wodzą tenera Dobiego na wiosnę i dalej pod wodzą tenera Boniszewskiego byliśmy już tylko świetniakiem, taka prawda, pierwszoligowym. No przyglądaliśmy się Gdzie... czołówce. czołówce, gdzieś tam ciągle była matematyczna szansa na tak. szóste miejsce w barażu, ale... No cóż. No i ostatecznie, właśnie ten remis, to między innymi też to jest tym remis u siebie, to był taki, bo tak mi się wydaje, że jakbyśmy wtedy tego radomiaka pokonali, to naprawdę mielibyśmy po tych kolejnych łatwiejszych meczach ze Stominem, byśmy byli w tej strefie barażowej już zadomowieni. No ale to był taki jeden mieliśmy z Mieliśmy trochę takich meczów, ale. No, derby z UKS em też dwa 0 prowadziliśmy, i też mogła, było być. No właśnie. Punktu, tam mieliśmy jeden. Kilka tych meczów było, gdzie ciągle tym mieliśmy początku szansę. Rudy. Remis z Miedzią, tak. Legnica. Bo potem pojechaliśmy tego Sosnowca, wyłożyliśmy się tam chyba 0-3, tak było, czy coś takiego, i to już było po już to, i już to cała para taka pozytywna uszła z tej drużyny. No zdecydowanie tak. Tak, tak, tak. tak to ujmijmy. No i no i tak mówisz, no i to był koniec tej rywalizacji. Do teraz, co ciekawe, to możemy tylko takich jak to zwykle, z wiedzy nieużytecznej sprzedać parę ciekawostek, że Radomiak Włodzi to ostatni raz wygrał w 1954 roku, więc już tutaj też, on mu nie idzie, ale z drugiej strony my z Radomiakiem tutaj nie wygraliśmy od 2005, bo on tu ostatnio remisuje. Czy to była jeszcze ta właśnie, ta dawna druga liga, potem ta nowa druga liga, czy teraz ostatnia ostatnio pierwsza liga. Radomiak ostatnio tutaj wywoził z łodzi od kilkunastu to nie było dużo rywalizacji. To były trzy wizyty, no ale za każdym razem punkci Gremis i chyba goście byli z Radomia zadowoleni z wizyty na naszym stadionie. No właśnie przeglądam sobie statystykę, znaczy w ogóle kulisy tego spotkania, mm -hmm. no to tego ostatniego, Mateusz już tak? może, tak. czerwona kartka. Tak, tak, to też była ta historia, tak, co to się wkurzaliśmy na to, że widzę w osłabieniu, bo to, bo to o to chodziło, że ten mecz był zapamiętany jako dobry, że widzę, w... bo się śmiali potem niektórzy, że czerwona kartka okazała się zmąstnieniem dla widzewa. Bo, no i... bo w dziesiątkę graliśmy nawet dobrze z tym radom I co ciekawe, graliśmy bez trenera Dobiego. Tak, bo czerwona kartka. Czerwona kartka, a pamiętam, siedział na trybunach i niby tam miał się nie komunikować, a coś tam miał tam w ręku i komunikował. Tak, się. chyba miał jakiś. falówkę, taki... czy coś tam jakieś z, z ławką rezepowych do trenera Boniczewskiego, to takie ciekawostki były. No. no i oczywiście to nieszczęsne, to co miejmy nadzieję się już nie będzie powtarzało, czyli ten pusty stadion, tak? Bo to, to wszystko było wtedy słychać, co się dzieje na stadionie, jak trener Krzyczał z tej. To nawet nie musiał tej krótkowalówki używać, taka prawda, bo on tam z tej loży tutaj pod naszymi sektorami pasowymi tam dość solidnie krzyczał w kierunku boiska i ławki rezerwowych. No ale suma, suma był na koniec we z 1 do jednego, tak jak mówimy. No i to jest na tym, na tym, na tym jest koniec tej rywalizacji. Radomiakowi można oddać to, że no. Fajnie pokazał się w tym pierwszym sezonie, jak wtedy wygał tą ligę chyba. Tak on tam był w tym sezonie 2021-2022 w ekstaklasie tym poprzednim. Ja jestem w szoku, że część tych zawodników, pamiętających jeszcze boiska drugoligowe, występuje dalej w Radomiu. No im się udało, widzisz, taką jakby ciągłość zachować trochę tej ekipy, że, że zostali tam, bo tam... Rzeczywiście tak i no zobaczymy, jak to się potoczy dalej, ale na razie... Znaczy, spodziewam się trudnego spotkania, oczywiście, i musimy być gotowi na to, że no, radom, jak potrzebuje, punktów. My mam nadzieję, że nie jesteśmy rozluźnieni, a, a po drugie, ta pod, porażka y, nie utnie takiej, powiedzmy, łańskiej fantazji, która momentami dała się. Da, dało się widzieć tak, poczynania się spojrzy na wyniki Badomiaka z tego sezonu bieżącego, a nawet z ostatnich, tak, z ostatniego powiedzmy miesiąca, no to ten w ogóle w tym sezonie Badomiaki jeszcze żadnego meczu nie zemisował bezbramkowo. W ich meczu zawsze padają jakieś bramki: oni jak przegrywają, to przegrywają 0-2 czy coś, ale są takie wyniki, że jak oni też wygrywają, czy przegrywają, to jest często tam było 1-2-2-3, tak jak ostatnio, albo oni wygrywają gdzieś tam 3-2, więc to jest taka drużyna, która coś strzela, coś traci. No więc no, zobaczymy, co tu będzie. W niedzielę na stadionie przy Piłsudskiego 138. Oby, to były, oby więcej goli było w bramce Radomiaka, a nie Widzewa. No zdecydowanie tak, liczę, że tak będzie. Krótki odcinek Widzewskiej Podróży do Przeszłości. No bo mało wątków jest tak naprawdę, jeśli chodzi o te, te rywalizacje. No miejmy nadzieję, że napiszemy kolejny rozdział zwycięski. No i za 30 lat, jak już będą nagrywać kolejną widzewską podróż do przyszłości, to będzie o kolejnym powrocie Radomiaka do Ligi a i o triumfalnych marszach Widzewa do Pomistrzostwa Polski, żebyśmy to wspominali. Ale zupełnie poważnie to dziękujemy za oglądanie dzisiejszego programu. Prowadzili go Kamil Wójkowski i Jakub Dyktyński. Do usłyszenia. Cześć. Thank <laughs> you.